Drodzy Państwo, jest 18:05. No właśnie, czekamy. Tam jeszcze Państwo się interesują wszystkim, co jest na zewnątrz, ale można się interesować również po naszym spotkaniu. Natomiast ponieważ to, co zostawiła nam Hildegarda z Bingen, doktor Kościoła katolickiego, jedna z sześciu kobiet i niewielkiej grupy ludzi, którzy zostali ogłoszeni doktorami Kościoła w historii Kościoła katolickiego. Hildegarda z Bingen zostawiła nam tak wielkie dzieło, że opowiedzieć o tym w jeden wieczór po prostu się nie da. Natomiast chciałabym już zacząć, ponieważ warto. Ponieważ Hildegarda niemal 1000 lat temu opisała nasz świat, opisała procesy, które dzieją się dzisiaj, opisała to dzięki niezwykłym wizjom. Ona to widziała. To był dar, niezwykły dar, który ona miała od dziecka. Hildegarda wiedziała i opisała w sposób niezwykły nawet takie szczegóły naszego świata, jak biologiczny rozwój istoty w głębinach oceanu, ryby, którą naukowcy odkryli dopiero w XX wieku. A Hildegarda te 1000 lat temu opisała jej proces rozwojowy i mówiła, że to jest w głębi, w czarnej głębi oceanu, żyje takie właśnie stworzenie. No wszyscy mogli sobie powiedzieć, że to były bajki. W XX wieku została odkryta właśnie ta istota, ta ryba, która żyje w głębinach oceanu i rozmnaża się dokładnie tak, jak opisała to Hildegarda z Bingen 1000 lat temu. Niezwykle cenne są i mądre wskazówki świętej Hildegardy, ale najcenniejsze tak z naszego punktu widzenia, ludzi, którzy są pogubieni w zatrutym świecie, zatrutej wodzie, zatrutym powietrzu, w świecie, gdzie chleb nie jest już chlebem, mleko nie jest mlekiem, gdzie zaczynamy się gubić w tym, co jest dla naszego organizmu dobre. Hildegarda uczy nas życia w harmonii. I dlatego to życie w harmonii, jak odnajdywać tę harmonię, to jest chyba jedna z najcenniejszych dzisiaj rad świętej Hildegardy. I druga niezwykła rzecz, o której chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć. Hildegarda opisała leczenie niemal wszystkich znanych dzisiaj chorób i schorzeń nękających współczesnego człowieka. Opisała leczenie wszelkich chorób, łącznie z chorobami nowotworowymi. I to jest skuteczność tego leczenia dzisiaj zaskakuje lekarzy. Lekarzy, którzy są prawdziwymi lekarzami, którzy chcą leczyć człowieka, a nie są na paskach firm farmaceutycznych. Tylko prawdziwych lekarzy, którzy szukają przyczyny schorzenia w człowieku i to zaczynają leczyć. A są tacy lekarze, muszę powiedzieć na pocieszenie, że są. Poznałam i współpracuję z taką panią doktor, która skończyła studia hildegardowe w Niemczech. W Niemczech jest to specjalizacja trwająca 3 lata, która jest traktowana jak normalna akademicka medycyna. Żeby leczyć w sposób hildegardowy, trzeba zbierać doświadczenia. Niemcy, lekarze niemieccy mają ich już bardzo wiele, bo ta medycyna hildegardowa tam funkcjonuje od ponad 50 lat. Hildegarda z Bingen, króciutko o niej. Żebyście Państwo wiedzieli, o kim mówimy, ten wizerunek, to jest najbardziej znany jej wizerunek, taki, który wisiał na bazylice świętego Piotra, kiedy ona ogłaszana była świętą, a później doktorem Kościoła w 2012 roku. I Hildegarda z Bingen żyła niemal 1000 lat temu, w latach 1098-1179. Kto z Państwa potrafi dobrze liczyć, bo ja słabo to bardzo potrafię, ale ile lat ona żyła? W
wtedy, w tamtych latach, stary człowiek, stara kobieta, to było 50 parę lat, ona żyła, prawie dwa razy przeżyła życie, mimo że była dość wątłego zdrowia. Więc no, samo to pokazuje, jak bardzo jej życie różniło się od życia jej współczesnego środowiska. Nazywana była reformatorką Kościoła, bo jako pierwsza odważyła się na coś, czego kobiety do tej pory przed nią nie robiły. I cud prawdziwy, że nie została spalona na stosie, bo właściwie chyba tylko dlatego, że zanim postawiła jakiś krok, zawsze pytała przełożonych, pytała papieża, pytała biskupów, którzy byli przełożonymi, którzy byli w hierarchii Kościoła wyżej niż ona jako przeorysza, jako mniszka. Zawsze pytała, prosiła o zgodę. Ona pierwsza założyła żeński klasztor, bo nie wiem, czy wiecie państwo, że wcześniej nie było mniszek, nie było klasztorów żeńskich, były tylko klasztory męskie, a kobiety jak chciały spędzać życie w habicie, no to były doczepiane niejako, doklejane do tego męskiego klasztoru i właściwie ich funkcje były takie, no modliły się i były posługiwały. Natomiast Hildegarda doprowadziła do tego, że powstał pierwszy oddzielny, samodzielny klasztor żeński. Ona też wiele dawała rad możnym swojego świata. Zachowało się niemal ponad 300 listów, które ona pisała, w których odpisywała na różne pytania cesarza Niemiec, również papieża. Korespondencja z możnymi jej świata dotrwała do dzisiaj. Kiedy skończyła 43 lata, zapytała papieża, czy wizje, które ma od dzieciństwa, czy ona ma je spisywać, czy nie. I wtedy dostała takie polecenie od papieża, że tak, że ona ma to spisać. I dzięki temu powstały jej niezwykłe dzieła, Scivias, Causet, Cure, Fizyka, w których ona opisała działanie świata, kosmosu, miejsce człowieka we wszechświecie. W sposób niezwykły opisała ruchy planet, opisała zależności między kosmosem, Ziemią i człowiekiem. Ale najważniejsza rzecz, którą ona chce nam w swoich dziełach przekazać, wynika z jej głębokiej wiary, że cały świat w każdej najmniejszej, nawet jego komórce, jest stworzeniem, jest stworzony przez genialnego Stwórcę. Przez Boga, który w sposób genialny stworzył to wszystko dla człowieka. Człowiek jest w centrum tego stworzenia i kosmosu. I to wszystko ma służyć człowiekowi. A Hildegarda opisała, jak z tego korzystać. Co w otaczającym świecie, co w otaczającej przyrodzie, naturze, kosmosie, co na kuli ziemskiej jest dla człowieka dobre, a co mu szkodzi. A więc najpierw pokazała, co pomaga żyć w harmonii, ale później opisała, jak leczyć wszelkie znane nam dzisiaj choroby. I dlaczego ja w ogóle spotykam się z państwem i mówię o tym? Bo czuję się winna. Ponieważ jako dziennikarz telewizyjny ponad 10 lat temu, już teraz 12 właściwie, zrobiłam pierwszy program o Hildegardzie z Bingen. Robiłam taki program z Małgosią Kożuchowską, to był cykl w redakcji programów katolickich, nazywał się My, Wy, Oni. I ja bardzo często zajmowałam się cudami. Cuda to była taka moja pasja od dzieciństwa. I któregoś razu zadzwoniła do mnie przyjaciółka, też dziennikarka z Wrocławia i mówi, słuchaj, mam cud dla ciebie, musisz tu przyjechać. A ja mówię, no jaki cud? Ona mówi, no bo średniowieczna benedyktynka wyleczyła mojego przyjaciela, księdza, który jest ojcem duchownym seminarium, wyleczyła z nowotworu trzustki. Średniowieczna benedyktynka. No więc stwierdziłam, że to rzeczywiście cud, skoro średniowieczna benedyktynka nowotwory dzisiaj leczy. Pojechałam i zrobiłam program. Ksiądz profesor Marek Adaszek miał lat 69, kiedy zachorował na nowotwór trzustki. Nowotwór trzustki, wyrok. Dzisiaj no, też jest tak traktowany, prawda? To jest wyrok. Ksiądz profesor był leczony ponad 40 chemii w dwóch szpitalach, w Łodzi, w Bydgoszczy. W końcu wrócił do Wrocławia, odwieziono go do seminarium, żeby dogorywał. I jak tak sobie dogorywał, to czytał różne książki. Miał już przerzuty do płuc, miał już guzy w wątrobie, więc był umierający. Jedną z książek, która trafiła w jego ręce, jest książka, która zresztą chyba tutaj jest
żywność, która leczy. To jest leczenie według świętej Hildegardy, napisane przez doktora Strechlowa, który z kolei był uczniem profesora Herzke, pierwszego doktora medycyny, profesora, który odkrył Hildegardę. I on czyta i widzi, że tam jest sposób na leczenie jego dolegliwości. Znalazł taką panią terapeutkę, która właśnie z Niemiec przyjechała, która pomagała mu w tym gąszczu hildegardowym się odnaleźć, a przede wszystkim przynosiła mu do seminarium te specyfiki hildegardowe. Jak ja przyjechałam tam do niego, ksiądz profesor nie miał żadnego guza, był w pełni sprawnym człowiekiem, guz z wątroby, z trzustki znikł, nie było śladu choroby nowotworowej. Ksiądz profesor, mimo że jak ja przyjechałam, miał już 70 lat, żył jeszcze 14 lat. Później zmarł z powodu niewydolności serca. No to była już zupełnie inna dolegliwość. Niemniej nowotwór trzustki łącznie z przerzutami został wyleczony. Ja zrobiłam taki program, pokazałam to w Telewizji Polskiej, pierwszy program, wtedy to było po południu, w czwartek i zrobił się niesamowity atak na telewizję. To był rok 2006. Ja pojechałam akurat do Watykanu, bo była rocznica śmierci naszego papieża Jana Pawła, a w telewizji urywały się telefony. Dlaczego? No bo wszyscy chcieli się dowiedzieć, co to za cud był. Dlaczego orkisz, bo to była podstawa, dlaczego orkisz leczy nowotwory i jak wyleczyć nowotwór trzustki i wszystkie inne nowotwory. Z tych telefonów zrobiła się oczywiście duże zainteresowanie orkiszem, ponieważ w diecie księdza profesora, tym co go wyleczyło, on mówi, to był orkisz. Używałem jeszcze rzęsy wodnej, powiem Państwu, co to jest. Używałem bertramu, z rana jedliśmy habermus. Do dzisiaj seminarium z rana wszyscy jedzą habermus, czyli takie hildegardowe śniadanie na kaszy orkiszowej. Ale co spowodował ten program? Ja potem zrobiłam jeszcze kolejne. Pokazałam dziewczynkę uleczoną z białaczki, młodego człowieka, studenta, który był cały obsypany łuszczycą i to był dla niego straszny problem, studiował na AWF-ie. Hildegarda jest w stanie to wyleczyć. Te programy zrobiły w Polsce modę na orkisz. Nie na Hildegardę, nie na tą mądrą życie w harmonii, nie na poszukiwanie źródeł tej wiedzy, ale na orkisz. I co się porobiło? Dzisiaj wszędzie możemy kupić orkisz. Orkisz jest w każdym sklepie ekologicznym, chleb orkiszowy, nie wiem czy nawet Lidle i inne sieci już w tej chwili nie robią. W niemal każdej piekarni mają ambicje zrobienia chleba orkiszowego. Ale on nie ma nic wspólnego z tą leczniczą rośliną. I to jest powód, dla którego ja taką akcję edukacyjną prowadzę. Ponieważ orkisz to jest niezwykła roślina. Hildegarda pisała, że to jest najlepsze pożywienie dla człowieka. Te ciasteczka, one są oczywiście orkiszowe, ale z prawdziwego orkiszu. Dlaczego? Za chwileczkę to powiem. Odkrywcą i twórcą tej całej medycyny hildegardowej jest doktor Herzka. Doktor Herzka pracował w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim, tam miał swoją pracownię. W tamtych czasach, to były lata 20, 30 ubiegłego wieku, lekarze sami wytwarzali farmaceutyki, więc on leczył i jednocześnie miał pracownię, w której te leki były robione. I on już wtedy spotykał się z nowotworami. To były oczywiście niezwykle rzadkie choroby, nie tak jak dzisiaj, że nowotwór, co druga osoba w tej chwili, która umiera, umiera z powodu nowotworów. Właściwie z powodu chemii, można powiedzieć, ale to już jest inny temat. Tych nowotworów jest ogromnie dużo. Natomiast on szukał, on był niezwykle takim dociekliwym badaczem, poszukiwał sposobów leczenia tych najrzadszych chorób. I tak trafił na księgę hildegardową, napisaną średniowieczną łaciną. Znalazł ją podczas swoich studiów medycznych i kiedy zaczął szukać tam sposobów leczenia nowotworów, znalazł je. I od tego momentu zaczęła się medycyna hildegardowa w Niemczech. On leczył, szukając sposobów leczenia u Hildegardy i tam je znajdywał.
Później znalazł garstkę swoich uczniów, lekarzy, ale też też takich terapeutów, ludzi, którzy po prostu w Niemczech zajmują się taką terapią, leczeniem naturalnym. Tam to jest zawód traktowany na równo z lekarzem, również refundowany przez państwo, ci terapeuci dzisiaj. No ale w jego czasach byli to ludzie, którzy po prostu się interesowali tą średniowieczną medycyną. Więc dzięki temu rozwinęła się ta medycyna i dzięki temu no my dzisiaj mamy ogromnie dużo doświadczeń doktora Herzki, a później Strehlowa, który no dzisiaj w Niemczech prowadzi takie dwa duże ośrodki hildegardowe i żeby tam się dostać, to 2 lata wcześniej trzeba się zapisywać. Dlaczego? No bo skuteczność jest nieprawdopodobna. Co jest ciekawe, nasz papież Jan Paweł II również znał Hildegardę. Ja nie miałam o niej pojęcia, a on w 1979 roku, zobaczcie, to był pierwszy rok po jego wyborze, on ten rok ogłosił rokiem świętej Hildegardy. Czy ktoś z państwa to wiedział? No, ja nie miałam pojęcia, dopiero jak się zainteresowałam Hildegardą, to dopiero do mnie to dotarło. Jan Paweł II ją znał. Znaczy znał, no, nie osobiście oczywiście, teraz to już się może znają osobiście, ale wtedy znał jej dzieło i już ją niezwykle cenił. Hildegarda opisała takie 6 złotych reguł, które sprawiają, że człowiek żyje w harmonii ze sobą, ze światem, czyli ta wewnętrzna harmonia przekłada się na zdrowie. I co nam gwarantuje to zdrowie? Zdrowie duszy i ciała, ducha i ciała. 6 reguł. Właściwie jeść i pić, czerpać energię z 4 żywiołów, ogień, woda, powietrze i ziemia, zachować równowagę między ruchem i spokojem, odnaleźć naturalny rytm snu i czuwania, oczyszczać organizm i podtrzymywać uzdrawiające siły duchowe, czyli dbać o tę duchową stronę człowieka, wady zastępować cnotami chrześcijańskimi. Dużo można byłoby właściwie na temat każdej z tych reguł można byłoby opowiadać bardzo dużo, więc nie jest to temat, który możemy dzisiaj podjąć. Jedno, co jest ważne, żeby powiedzieć. W naszej codzienności powinniśmy do przygotowywania naszego pożywienia, żeby ono było dla nas dobre, używać jak najmniej elektryczności. Całkowicie wyrzucić kuchenki mikrofalowe to niszczy nie tylko nasze pożywienie, ale też szkodzi nam zewnętrznie, naszemu organizmowi. Również płyty indukcyjne nie. Nawet ogień, który jest z gazu, jest dużo lepszy niż te wszystkie indukcyjne elektryczne urządzenia. Po prostu pożywienie przygotowywane na ogniu jest zdrowsze dla nas. Ma inny smak, jest zdrowsze. Jest zdrowsze dla naszego organizmu. Więc to jest coś, co trzeba powiedzieć. A drugie, sztuka oczyszczania organizmu. Hildegarda powiedziała, że najlepszą terapią dla człowieka w bardzo wielu chorobach jest post. I taki post dobrze byłoby chociaż raz w roku sobie zastosować. Taki post. Ale ten post hildegardowy to nie jest niejedzenie, bo to nie o to chodzi, żeby nic nie jeść, tylko żeby wyeliminować toksyny z organizmu i zastąpić je tym, co dla nas jest całkowicie dobre. Czyli orkiszem i różnymi hildegardowymi ziołami, które są hormonami kuchni, które jak hormony działają na nas. Więc taki post to jest najlepsza terapia dla organizmu. Dlatego też takie posty są coraz bardziej popularne. Dzisiaj lekarze mówią, że najlepszym kosmetykiem jest post. Dlaczego? Bo jak oczyścimy organizm od środka, to nagle skóra robi się piękna. Nagle lepiej widzimy, jak oczyścimy wątrobę. To wszystko ma ogromny, ogromny skutek zewnętrzny. Poprawia nam się nie tylko jakość życia, ale też wygląd. A to wszystko post. Takie posty hildegardowe są prowadzone w Polsce. Prowadzone są na przykład na Karczówce. Karczówka to jest taki piękny XVII-wieczny klasztor w Kielcach. To jest granica Kielc, tam jest klasztor Pallotynów. Tam prowadzone są takie hildegardowe tygodniowe posty. Warto się tym zainteresować, bo to jest najlepszy zabieg leczniczo-kosmetyczny dla naszego organizmu. I teraz co w tej medycynie, czyli w tym żywieniu, co Hildegarda poleca najbardziej? 3
całkowicie przyswajalne produkty najlepsze dla człowieka to jest orkisz, koper włoski i kasztany jadalne. Teraz ten cudowny orkisz, ten orkisz, który wyleczył księdza profesora z choroby nowotworowej, ten orkisz, który daje niezwykłą siłę organizmowi. Dlaczego? Zaraz się dowiemy. Orkisz nazywany jest pierwotną siłą życia. Jest wspominany w Biblii. Żydzi jedli placki orkiszowe, jak się przygotowywali do przejścia przez Morze Czerwone. Właśnie orkisz, nie pszenica. Gladiatorzy dostawali placki orkiszowe, bo one dawały taki gwałtowny zastrzyk energii. Taki jest orkisz. Orkisz nie jest pszenicą, nie ma nic wspólnego z pszenicą. Orkisz jest zupełnie innym zbożem. Orkisz jest pierwotnym zbożem, który w historii ewoluowania roślin, to już zajmują się tym naukowcy, był wcześniej niż pszenica. Orkisz jest innym zbożem, tak jak żyto jest inne, jak owies jest inny. Orkisz jest innym rodzajem zboża. Orkisz posiada wysokowartościowe i niskoalergiczne białka, inne niż pszenica. Porównując gluten, ponieważ orkisz posiada też białko nazywane glutenem, ale to jest zupełnie inny gluten niż pszeniczny. To jest tak zwany mokry gluten. Myśmy dali do badania orkisz, ziarno orkiszu takiego prawdziwego. Tutaj w SGGW jest taka pani profesor w Warszawie, która jest no, takim pasjonatem orkiszu. Zbadano nam ten orkisz, on ma 22% tak zwanego mokrego glutenu, ale to jest zupełnie inne białko niż pszeniczne. Dlatego orkiszem leczy się celiakię. Ale to, mówię, leczy się i tym tutaj prowadzi lekarz. Leczy się najcięższe alergie glutenowe orkiszem, prawdziwym orkiszem. Dzisiaj jest bardzo dużo, przez to oszustwo orkiszowe, ja do tego wracam, bo kiedyś rozpętałam tę modę na orkisz. Handel natychmiast opowiedział. Jest sprowadzany orkisz z Węgier, z Czech, całe worki, całe wagony czegoś, co się nazywa orkisz i co jest potem pakowane i sprzedawane po 8, 9, 10 czy 15 złotych, ale to nie jest orkisz. To są jakieś podejrzane mieszaniny. Nie wiemy, co to jest, bo ja próbowałam nawet się dowiadywać w wielu firmach, które wykorzystują orkisz i pieką chleb orkiszowy, albo sprzedają orkisz, mówiąc, że jest to prawdziwy orkisz, a jak się prosi o dokumenty. Każde ziarno musi mieć swój dokument. To nie jest tak, że może być tak sobie wrzucone w ziemię coś tam. To wszystko musi mieć konkretną drogę. Nie ma dokumentacji, tylko są dokumentacje handlowe, że zostało zakupione w Węgrzech i nazywa się orkisz. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że oprócz tryptofanu, czyli witaminy B, oprócz nienasyconych tłuszczów, oprócz mikroelementów, jest coś w orkiszu, co w przyrodzie, na ziemi, występuje tylko w mleku matki i w orkiszu. To jest rodanit. Macie tu Państwo na planszy rodanit, tiocyanat. To jest taki składnik orkiszu, taki rodzaj, można powiedzieć, witaminy B, który występuje w przyrodzie tylko w mleku matki i w orkiszu prawdziwym. Co on robi w organizmie? On blokuje możliwość rozwoju nowotworów. On otacza komórki macierzyste naszego organizmu, sprawiając, że komórki nowotworowe nie mogą wtargnąć do wewnątrz. Prawdziwy orkisz zabezpiecza organizm przed nowotworami. Jednocześnie, jeżeli organizm już jest, rozwija się gdzieś jakiś nowotwór, daje siłę organizmowi do spalenia w normalnym procesie przemiany materii na poziomie komórkowym, do zniszczenia tych komórek nowotworowych. W ten sposób wyzdrowiał ksiądz profesor. W ten sposób wyzdrowiały setki osób, które ja znam i które w ciągu tych 12 lat, kiedy już zaczęłam się pasjonować Hildegardą, no, ja poznałam i to są osoby, które same przychodzą i opowiadają swoje historie nieprawdopodobne, ale to musi być prawdziwy orkisz. A prawdziwy orkisz jest naprawdę trudno znaleźć. Bo to musi być któraś z tych leczniczych odmian, które Państwo znowu macie na planszy. Oberkulmer, Rotkorn, Ostro, Schwabenkorn, Frankenkorn i tak dalej. Steiner Rotter, on jest prawie już nieuprawiany. Gdyby nie to, że jestem dziennikarzem, a nie rolnikiem, gdybym miała ziemię albo gdybym znalazła kogoś, kto chce to uprawiać, to bym powiedziała, jak to zrobić i czuwała nad tym, żeby to było właściwe. Dlaczego? Dlatego, że
ta niezwykła roślina, ona nie jest łatwa w uprawie. To znaczy, można wrzucić do ziemi i urośnie, ale żeby wydostać to ziarno ze środka, z kłosa, potrzebne są specjalne maszyny. Ponieważ orkisz ma taką budowę, za chwilę pokażę Państwu, o to jest to zdjęcie, pokazuje nam orkisz. On wygląda jak, no po prostu zboże, powiedzmy sobie, tak? Zboże. Ale w każdym tym pojedynczym kłoseczku są dwa mocno, ciasno ściśnięte ziarenka, otoczone tak twardą osłoną, że specjaliści mówią, że gdyby wybuchła bomba atomowa, to przez tę osłonę do środka, do tego ziarna orkiszu nie dostałyby się produkty promieniotwórcze. Nie przedostałyby się przez tą osłonkę. Dlatego też trudno jest wymłócić to zboże. Niemcy skonstruowali do tego specjalne maszyny, które rolnicy, którzy uprawiają ten prawdziwy orkisz, no, muszą sobie kupić. Więc ten tiocyjanat, ten rodanit wykazuje działanie antynowotworowe, wielokrotnie już w wielu przypadkach sprawdzone, i to ten orkisz jest najlepszym ze wszystkich zbóż, napisała Hildegarda. Ogrzewa, odżywia, wzmacnia. Daje człowiekowi mocne mięśnie, zdrową krew, szczęśliwy umysł i pogodną duszę. Orkisz jest dobry i delikatny. Orkisz jakby dba o całego człowieka, i gdybyśmy żywili się, gdybyśmy na śniadanie zjedli kaszę orkiszową z wodą i dodatkami jakimiś, to jest najlepsze śniadanie dla człowieka. To jest ten Habermus, Hildegardowe mistrzowskie śniadanie, które polega na tym, że gotujemy kaszkę orkiszową z wodą, dodajemy do tego migdały, dodajemy galgant i bertram, Hildegardowe rośliny, o których jeszcze zaraz powiem. Dodajemy trochę miodu, który jest cudownym darem pszczół, ale tak świat został stworzony, żeby pszczoły go dla nas robiły. I to jest najlepsze pożywienie dla człowieka, orkisz. Nie poddaje się żadnym modyfikacjom genetycznym. Niemcy próbowali go modyfikować genetycznie, ponieważ chcieli, żeby więcej uzyskiwać orkiszu, ponieważ jeżeli wrzucimy tonę ziarna do ziemi, to uzyskamy tylko 1,5 tony, najwyżej tona 800. Czyli zobaczcie, a pszenicy, jak się wrzuci tonę, to tam się dostaje 7 ton czy coś, ona jest takim po prostu w ten sposób zmodyfikowana, że daje takie plony. Tylko pszenica u Hildegardy jest niejadalna. Pszenica jest zbożem, które służy tylko do okładów kręgosłupa. Jest opisana taka terapia przy chorym kręgosłupie okładów z gorącego ziarna pszenicy, i to leczy, rzeczywiście leczy kręgosłup, natomiast do jedzenia nie. Pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam po poznaniu Hildegardy, zaczęłam studiować w Niemczech razem z panią doktor, jeździłyśmy na wykłady. Ja jako wolny słuchacz, a ona jako doktor, który chciał uzyskać tę specjalizację. Ale pierwsza rzecz, którą zrobiłam, wyrzuciłam wszystko, co pszeniczne. I nie ma tego w mojej diecie od 12 lat. I również jakby bez żadnych negatywnych skutków dla rodziny, wprost przeciwnie. Moja córka, która już jest orkiszowa, bo wychowywana w tej orkiszowej diecie od 12 lat, dzisiaj ma 22, ale jak była taka 10-12-letnia dziewczynka, to mówiła, dlaczego ja nie mam zwolnień lekarskich, ja chcę iść na zwolnienie. No nie szła na zwolnienie, bo nie była chora. Jak zachorowała, no to był najwyżej jeden dzień. I potem miała jeszcze drugie marzenie, że ona koniecznie chce sobie coś złamać, bo fajnie jest mieć ten gips i tam się dzieci na nim podpisują, nie? Ale oprócz genetyki żywienie jest rzeczą podstawową. Człowiek, który się odżywia Hildegardowo, który odżywia się orkiszem, naprawdę nie musi być przywiązany do apteki i nie chodzi do lekarza. No tak jest po prostu. Ale nie używamy pszenicy. To jest podstawa u Hildegardy. O orkiszu można mówić bardzo dużo. Moglibyśmy, naukowcy badając orkisz podkreślali, że ten rodanit to jest też naturalny antybiotyk, że on daje niezwykłą odporność, że on zabezpiecza przed no, takimi zwykłymi zachorowaniami, że małe dzieci, które dostają orkisz, a nie pszenicę, nie przeziębiają się, nie mają chronicznych zapaleń, nie mają żadnych alergii, nie mają powracających zapaleń płuc, oskrzeli czy angin.
Bo orkiesz daje taką siłę organizmowi. Orkiesz daje też, orkiesz rozgrzewa, daje takie naturalne ciepło. Ludzie, którzy zanim zaczęli jeść orkiesz, marzli, jak się zaczynają przestawiać na tę dietę, nagle nie marzną, nie mają takiego wychłodzenia organizmu. Zima, jesień, nie ma takiego stanu depresyjnego związanego z po prostu z przechłodzeniem i z zimnem. Orkisz jest również, obniża poziom cholesterolu, usuwa toksyny i zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych. No naprawdę można o tym zbożu mówić bardzo dużo. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał dowiadywać się więcej, nie tylko o orkiszu, ale również o całej hildegardowej wiedzy, to zapraszam na karczówkę, bo tam takie wykłady prowadzimy przez cały tydzień. I wtedy naprawdę można coś więcej powiedzieć. Więc na karczówce kieleckiej są takie tygodnie, z postem hildegardowym, czyli jemy orkisz, warzywa i te ziółka, wszystkie, które są potrzebne. Spacerujemy, świetnie się tam bawimy i czujemy, no i są wykłady hildegardowe. Tam można się dowiedzieć więcej. No, również można powiedzieć, że w orkiszu są też duże ilości kwasu krzemowego, czyli skóra, włosy, paznokcie. No a to są te ciasteczka. Słuchajcie, ciasteczka na inteligencję. Dlaczego mówimy o tych ciasteczkach? Dlaczego one tu są? Te ciasteczka to są ciasteczka, które rozjaśniają umysł, bo u Hildegardy jemy tylko to, co daje nam siłę i jest wartościowe dla organizmu. I to są takie słodycze hildegardowe. Pieczemy je z orkiszu, migdałów i przypraw. Dużo przypraw, dużo cynamonu, gałki muszkatołowej. W każdej książce hildegardowej są te przepisy. A jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej, proponuję wziąć ulotkę centrum, tam jest mail i tam też można wtedy uzyskać jakieś przepisy, jak będziecie chcieli, bo nie jestem w stanie Wam tutaj o tym powiedzieć. W każdym razie, jedno co pewne, Hildegarda napisała tak, że te ciasteczka dziecko może zjeść nie więcej niż 3 dziennie, bo będzie za sprytne. W związku z czym, jak się to powie dziecku, no to zjada cały wypiek jeden natychmiast. Drugą taką niezwykłą rośliną jest koper włoski, fenkuł, to co na zdjęciu. Ale w Polsce jest znany koper włoski, że to jest roślinka, z której robi się herbatki dzieciom. Natomiast proszę bardzo, przeczytajcie sobie Państwo, co działa koper włoski w naszym organizmie. Hildegarda pisała, że w każdej postaci uszczęśliwi człowieka, nada skórze ładnego koloru i przyjemnego zapachu. Wspomaga też trawienie. Codziennie spożywany naczczo zmniejszy śluz oraz zgniliznę w człowieku. Mamy dużo tej zgnilizny w człowieku, szczególnie w tych kilometrach jelit. I ta zgnilizna powoduje nawet najcięższe choroby. Stwardnienie rozsiane, wszelkie alergie, wszelkie choroby stawów, kości. To ta zgnilizna. Czy wiecie Państwo, jaka jest powierzchnia jelita? Pewnie wiecie, no bo są sami świetli ludzie, ale ja nie wiedziałam. Jaka jest powierzchnia wchłaniania jelita w jednym człowieku? W jednym człowieku mamy powierzchnię wielkości boiska tenisowego. Gdyby wyjąć jelito z człowieka i rozłożyć płasko, również te kosmki jelitowe, to mamy powierzchnię boiska do gry, boiska tenisowego. No więc to jest taki drugi mózg. Dzisiaj już niektórzy prawdziwi lekarze o tym mówią. Wyleczyć jelita, wyleczysz człowieka. Jest taka kuracja, niezwykle cenna. Hildegarda pisała, że jest dla człowieka cenniejsza niż złoto. To jest kuracja miodem wszewłogowym. Wszewłoga górska, na początku Wszewłoga górska. Korzeń rośnie w Bieszczadach, rośnie w Beskidach, w Sudetach się tam go znajduje, ale jest to rzadki korzeń i żeby osiągnął jakąś większą długość, rośnie 6 lat. Kuracja tym miodem wszewłogowym jest kuracją cenniejszą niż złoto. Dlaczego? Hildegarda opisała to tak. Wyobraźcie sobie, że macie piękny, miedziany rondel, który przez miesiąc jest niemyty, a codziennie w nim gotujecie ze 3 potrawy. Nie myjecie, następna.
No już po krótkim czasie wygląda paskudnie, obrośnięty jest różnymi grzybami, zgnilizną, pleśnią. No jest paskudny, już nie widać tej złotej miedzi. Staje się taką no, potworną, zarośniętą jakąś dziwną strukturą i już nie widzimy tej miedzi. Ta przewłoga, ten miód przewłogowy sprawia, że ten garnek miedziany zaczyna na nowo lśnić, że wszystko odpada z niego, że przywraca się ta pierwotna struktura. Tylko to dzieje się w naszych jelitach. W naszych jelitach wszędzie tam są różne dziwne rzeczy. Gluten, szczególnie gluten pszeniczny, sprawia, że nasze jelita są jakby zalepione, jak plasteliną. Ten gluten to jest jakby taka plastelina, która od środka je zalepia. Dzięki temu one nie wchłaniają składników odżywczych, nie są w stanie właściwie nas odżywiać. Dzięki temu tworzą się tam różne paskudne rzeczy, które Hildegarda opisywała, że to jest zgnilizna, czarna żółć. I powstają choroby, takie, te wszystkie choroby, które nazywane są dzisiaj chorobami z autoagresji, one się biorą z jelit. Ta kuracja przewłogą górską oczyszcza te jelita i je regeneruje, likwiduje wszystkie złogi. Z każdego zakamarka wyprowadza to, co jest niedobre. I organizm przeleczony tą właśnie kuracją z przewłogi górskiej, nagle się okazuje, że likwiduje się astma, likwidują się alergie, likwiduje się reumatoidalne zapalenie stawów. To nie są cuda, to jest normalna biologia, biochemia. Ja to widziałam u bardzo wielu osób. A teraz koper włoski, żeby do niego wrócić. Dzisiaj na przykład wszyscy używają dezodorantów, które są truciznami, to już powszechnie wiadomo, ale i tak wszyscy używają, bo nikt nie chce cuchnąć. Wiele osób ma problemy z cuchnięciem z ust, a wystarczy przez 6 do 7 dni brać koper włoski w postaci tabletek, czyli sproszkowany, suszony koper włoski, który tylko jest u Hildegardy, bo Hildegarda właśnie go opisywała i tylko tam można właściwie to znaleźć. I likwiduje brzydki zapach potu i brzydki zapach z ust. Proste, a Hildegarda o tym pisała. Nada skórze ładnego koloru, uszczęśliwi człowieka, nada przyjemny zapach. Nie trzeba używać dezodorantów. Koper włoski usuwa zgniliznę z człowieka, więc dobrze, żeby znalazł się w naszej diecie. I jeszcze jedna rzecz, zanim powiem o tych hormonach kuchni, czyli o tych cennych ziołach, o których Hildegarda pisała. Jeszcze powiem o tej trzeciej roślinie. Ta trzecia roślina, która, popatrzcie, co może zrobić w organizmie człowieka jadalny kasztan. Hildegarda pisała tak. Wszystko, co pochodzi z drzewa kasztanowca, jest zdrowe. A owoc ten jest dobry przeciwko każdej słabości, która powstaje w człowieku. Polecany jest zdrowym i chorym. Surowe kasztany, czyli takie, które spadną z drzewa, ale jadalne kasztany, nie te nasze niestety. Trzeba trochę na południe pojechać. Surowe napełniają serce, gotowane, osłabiony i pusty mózg. Pieczone wzmacniają i leczą trzustkę. A mąka kasztanowa z miodem, czyli mąka, zmielone kasztany jadalne, połączone z miodem, leczą nawet marskość wątroby. Oczyszczają i regenerują wątrobę w stopniu znakomitym. A jakie to jest cudowne lekarstwo? Bierzemy mały słoiczek miodu, wkładamy go do garnuszka, lekko podgrzewamy, nie gotujemy. Do tego dodajemy 3 kopiaste łyżki mąki kasztanowej. Mieszamy. Wkładamy z powrotem do słoiczka i zajadamy rano i wieczorem po łyżeczce. To jest nasze lekarstwo i to nas leczy. To leczy i oczyszcza wątrobę. Czy może być przyjemniejsze lekarstwo? A tak się właśnie leczył Hildegardy. I to jest niezwykła moc natury. To Pan Bóg wymyślił. To Hildegarda tylko wydobyła na światło dzienne. Te wszystkie lecznicze właściwości, one są zawarte w naturze. A Hildegarda nam pokazuje, jak z tego korzystać. No i teraz jeszcze powiem tylko, przypomnę,
że nie używamy pszenicy. Pszenica to jest truciciel. Pszenica jest odpowiedzialna za dziecięcą cukrzycę. Pszenica jest odpowiedzialna za wiele, wiele chorób i alergii. Hildegardowcy nie jedzą pszenicy. Hildegarda mówi, że pszenica nie nadaje się ani dla osób zdrowych, ani dla chorych. Dobra jest tylko do układów kręgosłupa. Natomiast możemy jeść żyto, możemy jeść owies, ale już nie jęczmień. Ale najlepszym i zabezpieczającym człowieka przed nowotworami pożywieniem jest, już Państwo wiecie, jakie zboże? Cudownie. Prawdziwy orkisz. Trzeba jeszcze powiedzieć prawdziwy orkisz, bo ten orkisz, który kupimy wychodząc tutaj, no może nie na Foksal, no bo tu sklepu nie mamy żadnego, ale już kawałek dalej dostaniemy jakiś chleb orkiszowy. Nawet widziałam chyba, że u Francuza tam na Nowym Świecie, gdzie jest taka piekarnia francuska malutka, robią chleb orkiszowy, ale to nie ma nic wspólnego z tym prawdziwym orkiszem, a za ten chleb trzeba ze 20 zł zapłacić. Trzeba, mówimy prawdziwy orkisz, nie to, co jest nazywane dzisiaj orkiszem. No i teraz jeszcze powiem o trzech, chyba że Państwo będziecie mieli jakieś pytania, no to może czterech. Niezwykłych, absolutnie niezwykłych roślinach, które opisała właściwie tylko Hildegarda, mimo że medycyna, no, najstarsza medycyna świata, czyli medycyna chińska, która też opiera się w dużej mierze na roślinach, o tych roślinach nie mówi. Galgant, roślina, która w Niemczech wpisana jest do Narodowego Spisu Leków. Roślina, która to jest korzeń, podobny do imbiru. Zobaczcie Państwo, jest na górze obrazeczek. Galgant. Hildegarda pisała tak. Kto ma bóle w sercu, niech weźmie wystarczającą ilość alpini, a będzie mu lepiej. Galgant poprawia mikrokrążenie, działa rozkurczowo na naczynia, jest rewelacyjny jako profilaktyka zawału i udaru. Jeżeli trzęsie nas jakieś przeziębienie, to wieczorem wsypujemy szczyptę mielonego galgantu, wypijamy z wodą albo ciepłym winem. Galgant stosowany jest w bólach kręgosłupa. Galgant w Niemczech jest lekiem na sercowym. Galgant jest w oficjalnym spisie leków na serce. Tabletka galgantu włożona pod język działa jak nitrogliceryna. Działa przy migrenach. Galgant jest taką rośliną, która u mnie w kuchni, galgant i druga roślina Bertram, to jest podstawowe, bardziej niż sól i pieprz. Dodaję to do wszystkiego. Bo to są rośliny, które dbają o całego człowieka. To są hormony naszej kuchni. Galgant. Druga taka roślina, która wygląda jak niewinny rumianeczek. Zobaczcie, on na górze są, znowu widzimy obrazeczek. To jest Bertram. Bertram, taka moja przyjaciółka, dziennikarka, która przyjechała na post Hildegardowy i tam słuchała te wykłady, słuchała i drugiego dnia mi mówi, słuchaj, ja myślałam, że Galgant i Bertram to są imiona mnichów, a tymczasem nie. Galgant i Bertram to są podstawowe hildegardowe rośliny. I Bertram jest rośliną, której działanie jest zdumiewające. Podstawowe jego działanie to jest jak kret w jelitach. On zapobiega procesom gnilnym w jelitach, poprawia krew, oczyszcza i rozjaśnia umysł. Jest takim odmładzaczem układu nerwowego człowieka. Rozjaśnia oczy. Zmniejsza poziom tego, co Hildegarda nazywała czarną żółcią. Ma niesłychanie silne działanie przeciwzapalne. I jeden z lekarzy, dr Van Hecken, który prowadził badania nad zahamowaniem rozwoju AIDS i malarii w Zambii, używał tylko Bertramu. I on nam pokazał zdjęcia, jak wygląda człowiek, który był umierający, dorosły człowiek, który umierał z powodu malarii, po miesiącu leczenia tylko Bertramem. Człowiek umierał, dorosły mężczyzna, 1,80 m ponad, ważył 32 kg, był kościotrupem, kompletnie bez sił. Po leczeniu Bertramem on był normalnym, zdrowym, silnym mężczyzną. Bertram ma tak silne działanie przeciwzapalne. Bertram jest taką rośliną, której działanie cały czas jeszcze jest odkrywane i
Na przykład mamy tutaj takie zdanie, że poprawia nastrój. Dlaczego poprawia nastrój? Bo oczyszcza organizm od środka. Wątroba i jelita, kiedy są oczyszczone, one jakby nasz nastrój się od razu poprawia. To ma wpływ na nasz organizm. To wszystko jest powiązane. Jednocześnie oczyszczenie wątroby sprawi, że lepiej widzimy. Poprawia nam się wzrok. Więc to wszystko, jesteśmy jednością. I to wszystko musi żyć w harmonii. I powiem jeszcze o trzeciej takiej roślince, niezwykłej, hildegardowej. To jest ta roślinka. Wygląda pięknie. W Polsce można nawet kupić sadzonki. To jest dyptam, dyptam jesionolistny, nazywany krzewem mojżeszowym. Dyptam to jest biblijny krzew gorejący. Nazywany jest przez hildegardowców takim czyścicielem rur. Tylko jakie on rury czyści? Podstawowe, proszę Państwa, nasze naczynia krwionośne od środka. On oczyszcza ze złogów cholesterolowych i rozszerza nasze naczynia krwionośne. Przy zagrożeniu miażdżycowym, stanach zagrożeniu zawałem, przy zagrożeniu Alzheimerem, wszystko to, co, do czego prowadzą nasze zaciśnięte przez nasze zabudowane od wewnątrz różnymi przez różne procesy miażdżycowe naczynia, dyptam to usuwa, regeneruje i przywraca światło naszych naczyń krwionośnych, wewnętrzne tętnic i udrażnia je, oczyszcza i również rozpuszcza kamienie w organizmie. I tutaj muszę opowiedzieć jedną historię, ponieważ historia jest... Ja tych historii już widziałam dziesiątki, ponieważ byłam na postach hildegardowych w Karczówce. Przyjeżdżają setki osób, nie tylko z Polski, ale z całego świata. Jeden z przyjaciół jezuitów zrobił taki wieczór hildegardowy, zaprosił panią doktor i mnie. I on prowadził, jako taki prowadzący, słuchał wykładów i po wykładzie w przerwie przychodzi i mówi: słuchaj, dajcie mi ten dyptam. A ja mówię, ale co się dzieje? No bo ja czekam na operację, bo w nocy mi się robią czarne stopy. A ja mówię, ale jak to czarne stopy? No bo ja w nocy się budzę, nie czuję stóp, jak spojrzę na nie, to mam czarne, czyli krążenie, tak? I muszę wstać, z trudem zwlekam się z łóżka, zaczynam chodzić i dopiero jak się rozchodzi, wróci mu krążenie, kładzie się i śpi. I za 3 godziny to samo. Miał tak zniszczony układ krążenia, szczególnie naczynia w kończynach dolnych, że lekarze właściwie bali się zrobić mu operację. On, no tutaj minęło troszkę czasu, on dostał jedno opakowanie tabletek dyptamu, potem wziął drugie opakowanie tabletek dyptamu, przestał chodzić nocą, operacja nie była potrzebna. Ta roślina tak działa, dyptam, czyli krzew gorejący. Ja widziałam to w wielu przypadkach. Pani doktor, która razem ze mną prowadzi te wykłady na Karczówce, no też ze swojej praktyki już hildegardowej, opowiada wiele różnych historii, między innymi na przykład częstą dolegliwością dzisiaj z powodu problemów krążeniowych, cholesterolowych, złej diety, stresu, że zapychają się naczynia tutaj szyjne. I bardzo często jest tak, że robią się zatory, które prowadzą do chorób mózgu, do śmierci, do najpierw udarów i śmierci, bo one są już nieoperacyjne. Po przeleczeniu dyptamem one są operacyjne. Po przeleczeniu dyptamem to zagrożenie po prostu mija. Taka roślina, trzeba jej szukać. U Hildegardy są, ten dyptam jest w proszku, ten dyptam jest w tabletkach. I to są rzeczy proste, ale to jest naturalna chemia, która nas otacza. Bo my to wszystko mamy w zasięgu ręki, tylko zapomnieliśmy, nie potrafimy już z tego korzystać, bo jesteśmy za daleko od tej natury. I jak mamy ranę, to mamy krwawnik, który rośnie w rowie, który rośnie za płotem, który mijamy gdzieś przechodząc w parku. A ten krwawnik, Hildegarda pisała, leczy rany zewnętrzne i wewnętrzne. On jest w stanie zaleczyć wrzody, które mamy wewnętrzne. Herbata z krwawnika, krwawnik w postaci proszku dodawany do jedzenia. Przepisy hildegardowe są niezwykłe, ale najbardziej niezwykłe jest to, że ona opisała niemal wszystkie znane dziś choroby i ona pokazała, jak je leczyć. I jeszcze wam powiem jedno, co jest zwykle bulwersujące dla naszych słuchaczy,
Ale muszę powiedzieć, bo już powiedziałam odważnie, że nie jemy pszenicy. Odrzucamy wszystko, co pszeniczne. Makarony, bułki, ciasteczka. Używamy orkiszu. Pieczemy sobie chleb. Pieczemy bułeczki, to jest bardzo przyjemne zajęcie. Ewentualnie są już takie miejsca, jest ich bardzo niewiele, gdzie można kupić prawdziwy orkisz. Jest jedna piekarnia, która piecze rzeczy z prawdziwego orkiszu. Ale dlaczego? Bo właściciel piekarni był na poście i usłyszał, o co chodzi z tym orkiszem i powiedział, że no on nie będzie ludzi oszukiwał. On sprzedaje ten chleb po, nie wiem, 18 zł czy 20 kg. No ale tego nie trzeba zjadać dużo. Przecież chcemy mieć właściwą figurę. Orkisz zresztą nie tuczy. Więc powiem wam jeszcze, pokażę jeszcze jedną planszę, bulwersującą, ale bardzo aktualną. Uwaga, zaraz do niej dojdę. Trucizny kuchenne, jest ich niewiele. Tutaj mamy, to są właściwie poza pszenicą, wszystkie trucizny hildegardowe, czyli coś, czego my, hildegardowcy, nie jemy. Nie jemy truskawek, brzoskwiń, śliwek. Por również jest niewłaściwą dla według Hildegardy rośliną. Nie jemy węgorzy, bo się żywią padliną, a jak coś się żywi źle, to jest dla nas również niedobre. No i przede wszystkim dlaczego? Dlaczego? No możemy powiedzieć dlaczego. Nie jemy wieprzowiny. I teraz do tego prosiaczka jeszcze przejadę. Zobaczcie, ten prosiaczek. Hildegarda pisała tak. Mięso to jest nieczyste, a więc nie jest zdrowe, lecz przynoszące problemy w człowieku. Nie umniejsza śluzu ani innych słabości, lecz ich przysparza i wywołuje w człowieku burzę w jego obyczajach i uczynkach, co jest złe. Nie jemy wieprzowiny, a poza tym jemy wszystko. Czyli wracam do plansz z truciznami. Możecie państwo oczywiście protestować, i możecie mówić, że to jest barbarzyństwo. Ale o truskawkach Hildegarda pisała, że nie są zdatne ani dla zdrowego, ani dla chorego. Rosną blisko ziemi i w zgniłym powietrzu. One zawierają w sobie pleśń już w trakcie swojego rozwoju. Lekarze, którzy badają ten problem, bo bardzo wiele osób ma alergię na truskawki. I pierwsza rzecz, której lekarz mówi, odstawić truskawki. Bo truskawki gdzieś tam w czasie, w czerwcu, kiedy one dojrzewają, z ziemi się wydostaje metan. Ziemia to też jest żywy twór. To też jest planeta, która żyje i która ma swoje procesy. I ten metan, on gdzieś tam się wydostaje w momencie, kiedy truskawki dojrzewają. One go pochłaniają. Gdzieś tam w środku jest jakiś wierzchołek góry lodowej, jakiś rodzaj pleśni, która jest dla człowieka bardzo szkodliwa. Ona już jest wewnątrz. Zobaczcie, prawdziwe truskawki, nie konserwowane chemicznie i nie modyfikowane genetycznie, jak te, co później pół roku pływają po różnych morzach, zanim do nas trafią. To o tym nie mówimy. Mówimy o prawdziwych truskawkach, takich tak zwanych z pola. Jak je przyniesiemy do domu, to one już następnego dnia widzimy, że zaczynają pleśnieć. Mimo, że są świeże, dlatego właśnie, że ta pleśń jest już w nich w środku. Brzoskwinie zaśluzowują, również śliwki zaśluzowują organizm. Oczywiście no jedna nam nie zaszkodzi, ale nie są to zdrowe dla człowieka stworzenia, roślinki. No i również por z dużym zastrzeżeniem. Ale poza tym jemy wszystko. Natomiast są w tej naturze otaczającej nas takie urządzenia, takie rośliny, takie liście, takie korzenie, które mają szczególnie cenne dla nas działanie. I tego nas uczy Hildegarda i o tym można byłoby bardzo długo mówić, ale dzisiaj nie mamy na to czasu. To znaczy nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego. Natomiast ja bym proponowała, jeżeli państwo macie jakieś pytania, na które ja będę potrafiła odpowiedzieć, to ja bardzo proszę. A po tej przerwie na pytania od państwa, ja powiem jeszcze o takich czterech hildegardowych napojach, które leczą nowotwory, stwardnienie rozsiane, ciężkie zatrucia organizmu i brak równowagi hormonalnej łącznie z guzami i tarczycy. Tak u pań, jak i u panów.
Powiem o takich czterech niezwykłych napojach, pokażemy je, bo one są chyba przywiezione z centrum świętej Hildegardy, które tutaj jest w Józefowie pod Warszawą. Natomiast teraz króciutka przerwa na pytania od Państwa. Może chcecie się czymś podzielić, czy o coś zapytać? Młócone. Normalna młockarnia. Normalnie, pierwszy rolnik, którego ja poznałam 12 lat temu, który w Polsce zaczął uprawiać Oberkulmer Rotkorn, czyli ten prawdziwy orkisz, zrobił po prostu, robił to normalną młockarnią. Ziarno było na pas i tak młócone. W taki sposób. Prawdziwy orkisz jest tylko w miejscach hildegardowych, czyli w miejscach dotkniętych przez Hildegardę. Dlaczego powstało to centrum Hildegardy pod Warszawą? Dlatego powstało właśnie, żeby tam był prawdziwy orkisz. I w Polsce jest kilka takich miejsc hildegardowych. Poznałam panią, która kiedyś mieszkała w Niemczech, przeniosła się do Polski, sprowadziła to ziarno i uprawia na Kaszubach ten prawdziwy orkisz. Później postarała się o jakiś tam młyn czysty, bo żeby orkisz był dobry, no to też nie może mieć domieszki pszenicy, więc trzeba mieć swój młyn, który musi być przewiany, całkowicie czysty od innych zbóż. Więc zrobienie tego prawdziwego orkiszu to naprawdę jest wymagające zajęcie. Jeżeli ktoś chce zarabiać i oszukiwać, to z orkiszem się nie da. Nie? A niestety no, w Polsce już to się rozpowszechniło bardzo. Więc tylko w miejscach hildegardowych. I to, co ja mogę powiedzieć, no, to centrum Hildegardy zostało stworzone, żeby to wszystko, co hildegardowe, wszystko, co dobre hildegardowe, i książki, i publikacje, i orkisz, i te wszystkie przyprawy, których są naprawdę setki, i te mieszanki, ta cudowna przewłoga, żeby to wszystko było w jednym miejscu. I to tam jest. I tę drogę, żeby to wszystko, co prawdziwe, było w tym jednym miejscu, naprawdę ja przechodziłam parę razy, no ponieważ z powodów edukacyjnych muszę to robić. I jak się pojawiły ciasteczka hildegardowe, na przykład produkowane przez krakowską firmę Ania, to ja się bardzo ucieszyłam. Robią muffinki, robią ciasteczka. No i dzwoniłam, pół roku dzwoniłam do nich, żeby poprosić o dokumentację orkiszu, z którego to robią. No niestety nie udało się, bo orkisz biorą od jakiegoś pana, co przywozi w workach z Czechosłowacji, z Czech. A bracia Czesi niestety fałszują również galgan i bertram i hyzop nawet sprzedają, nawet w supermarketach można znaleźć zioła hildegardowe. Tam kosztuje ten galgan 17 zł, bertram ze 20, bo to jest rzadsza roślina, ale to nie jest prawdziwe. No dlaczego? Bo jak się zrobi na coś moda, to handel na to odpowiada. Nie, więc trudno jest pokonać tę drogę samodzielnie. Ja to przechodziłam parę razy w różnych okolicznościach i jako dziennikarz, i po to, żeby wspomagać centrum Hildegardy, i po to, żeby na postach był prawdziwy orkisz tam u pallotynów na Karczówce. Droga trudna, ale możliwa. I znam właściwie wszystkich i w Polsce, i w Europie, bo my się spotykamy w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie kiedyś pracował doktor Hercka. Teraz są takie kongresy dla hildegardowców z całej Europy i tam co 2-3 lata się spotykamy. Także naprawdę wiem, gdzie ten prawdziwy orkisz jest: w Polsce, w Niemczech, w Szwajcarii, gdzie są ogrody hildegardowe w Szwajcarii, przepiękne, prowadzone, i w południowej Austrii, w obok Günzkirchen, takie piękne miejsce. Także tego nie jest dużo, ale jest. Tak, proszę. Tak, kamienie. Na wykładach hildegardowych w Karczówce mamy już takich fanów, którzy przyjeżdżają co drugi post. I do takich naszych fanów należy profesor Grzywna, fizyk, który pół roku spędza na Oksfordzie, pół roku w Polsce i wykłada fizykę. I odkąd on się pojawił, to ja jego proszę o wykład o kamieniach. On pokazuje, jak to działa od strony fizycznej.
bo to jest fizyka. Wszystko na Ziemi ma swoją energię, nasze komórki też. Jeżeli nasze komórki, przestaje w nich być energia, to przestaje się tam ruszać. Elektrony, neutrony, to wszystko przestaje działać. Kamienie mają również swoją energię. One oddziałują jak po prostu na nas oddziałują. To są takie urządzenia, które Pan Bóg stworzył po to, żeby upiększały świat, ale też żeby były dla nas lekarstwem. I kamień, moim ulubionym kamieniem, moje ulubione kamienie są dwa. Jeden to jest chalcedon. Mam tutaj chalcedon biały, jest chalcedon błękitny i chalcedon szary. Chalcedon wspomaga system nerwowy. Chalcedon pomaga w dobrej wymowie. Chalcedon daje dobry sen i jasność umysłu. Tak pisała Hildegarda. Drugim ulubionym moim kamieniem jest jaspis. Jaspis jest kamieniem, który leczy serce i który leczy stany zapalne. I tutaj mogę, ponieważ słyszałam tego bardzo wiele i myślę, że będzie z tego co najmniej jakaś kolejna moja książka, ale jeden mój własny przykład. Naderwałam sobie więzadła w kolanie bardzo poważnie, także miałam unieruchomioną całkowicie nogę opuchniętą, jak nie mogłam na niej stawać. Pojechałam do ortopedy, zawiesiona zostałam, ortopeda Irańczyk w jednej z przychodni warszawskich. Zapisał mi lekarstwo ze sterydami i maść taką ze sterydami. To był sierpień, a tam było napisane, że należy posmarować, siedzieć w domu, nie wychodzić na słońce. Więc ja powiedziałam, niestety wolę słońce niż maść ze sterydami. U Hildegardy kamieniem leczącym takie schorzenie jest jaspis. Ja miałam z jaspisów, płaskich jaspisów, taki naszyjnik. Założyłam go na kolano, obłożyłam całe kolano tymi płaskimi jaspisami, zawiązałam bandażem. Po 3 dniach nie było śladu stanu zapalnego. Ja pojechałam na wizytę kontrolną tydzień później do tego pana, ale już z tym naszyjnikiem nosiłam go jeszcze, bo właśnie ładnie wyglądał. I on tak mówi, i wtedy on spojrzał na mnie zdziwiony, bo jak przyszłam pierwszy raz, to nawet tam nie patrzył na to, zapisał to, co tam normalnie zapisuje. A tak jak przyszłam z tymi kamieniami na kolanie, to on mówi, a to tak dla ozdoby czy leczniczo? I tu mnie zdziwił. I on mnie zapytał, ale to Irańczyk z innego kręgu kulturowego. Tam troszeczkę jest jeszcze bliżej do tej wiedzy. Kamienie to jest bardzo silna, to jest wieczne lekarstwo. Jak sobie raz kupimy taki jaspis, to on nie straci nigdy tego swojego działania. Jaspis, jeżeli mamy problemy z kołataniem serca, z takie napady. No nie jestem lekarzem, więc ta terminologia też nie jest dla mnie taką. Takie szybkie bicie serca, to się nazywa częstoskurcz, albo nagłe bóle serca. Przykładamy jaspis, zimny, płaski jaspis, kamień i po jakimś czasie odkładamy, serce się uspokaja. Ból serca jest likwidowany bardzo szybko. Jaspisem. W książkach Hildegardowych, które tam są, po kilka egzemplarzy z różnych, działanie kamieni jest opisane. Kamienie to jest takie wieczne lekarstwo, dlatego warto się nimi otaczać. Kryształ górski leczy tarczycę. Naszyjnik z kryształu trzeba nosić, bo leczy tarczycę. Tak? Proszę. Hildegarda o tych w fizyce pisała o tych tak zwanych psiankowatych, jeszcze papryka. Dla osób zdrowych są dobre, ale w postaci gotowanej, przetworów, nie surowe. Ale dla osób chorych, mających jakiekolwiek problemy z żołądkiem, z jelitami, lepiej, żeby tego nie jadły. Natomiast przetworzone są dobre. Ziemniaki są obojętne. U Hildegardy ziemniaki nie cieszą... Słucham? Tak, ale przy ziemniakach jest tak, że one nie są, ani nie mają według Hildegardy, ani żadnych odżywczych specjalnych właściwości, ani żadnych niewłaściwych działań. Natomiast u Hildegardy jest coś, co Hildegarda mówi viriditas, czyli taka zielona siła, moc ukryta w roślinach. Mamy jeść tylko to, co ma tą viriditas. A to, co jej nie ma, to jest takim zamula troszkę tak. No tak zapychaczem. I te ziemniaki są takim zapychaczem. Tak?
Jest kilka takich miejsc w Polsce. Nie, 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 nie. No już mówię. Ale mówiłam. Tak. Tak. Tak, ale wie pani, no my tutaj, mówiłam o tym, że musicie państwo szukać miejsc hildegardowych i kilka takich jest w Polsce, mówiłam o tym. I każdy musi sobie znaleźć swoją, to co jest mu jakby wygodne, potrzebne i tak jak mówię, my się wszyscy hildegardowcy w Polsce znamy, to jest bardzo niewielka grupa i znam panią z Legnicy i panią z Poznania i pana z Poznania i to... Dlatego to nie jest tak. Ja mówię o centrum tym, które jest stworzone tutaj, dlatego że byłam jednym z jego współtwórców i znam. I to jest miejsce, o którym mówię. Natomiast musicie państwo sobie znajdywać drogę w szukaniu tego prawdziwego orkiszu i prawdziwych rzeczy hildegardowych, ponieważ tego jest niewiele. Nas tu jest w Polsce tyle milionów, a tego prawdziwego orkiszu i tych prawdziwych hildegardowych rzeczy jest no niewiele. To jest ciągle taka elitarna wiedza, którą warto poszerzać i kolportować. A jeszcze o coś pani pytała drugiego. No a w centrum w Józefowie są tańsze, ale już to jest kwestia, każdy sobie znajdzie to, co chce, dlatego że to są, dlaczego tak jest? Powiedziałam tak, o orkiszu. Orkisz jest trudny w uprawie i nie da się go uprawiać jak pszenicę, jest go mało. A jak czegoś jest mało, no to niestety rolnik, który uprawia, którego ja znam, bo ja znam ich kilku, tych, którzy uprawiają, to on mi mówi, że jego produkcja kilograma mąki orkiszowej kosztuje 9 tam z groszami. I on mi mówi, no jak to jest? Ja mu wierzę, bo to jest uczciwy człowiek i on nie ma powodu, żeby mnie oszukiwać. Tak jest z prawdziwym orkiszem. Makaron, o którym pani mówi, sprowadzany jest z Niemiec albo z Austrii. Tam pani Walkowska sprowadza z Niemiec. My tutaj sprowadzamy z Austrii. Zawsze on kosztuje ten kasztanowo jakiś tam, jak jest coś sprowadzane z Niemiec czy z Austrii, no niestety jest płacone w euro i kosztuje 2 razy więcej niż w Polsce. Ale ja liczę na to, że ktoś w Polsce zacznie to robić. I to mąka kasztanowa jest dostępna, orkisz też wiadomo, że gdzieś, jeżeli to będzie robione w Polsce, będzie tańsze. Przyprawy hildegardowe, Bertram, Galgant i Dyptam i koper włoski w postaci tabletek już jest robiony w Polsce i sama się do tego przyczyniłam. Znalazła się firma, bo ja nie jestem producentem. Znalazła się firma na południu Polski, w Górach Świętokrzyskich, zielarska, która robi te prawdziwe rzeczy i są o połowę tańsze niż Legnicy, na przykład, o których pani mówi, bo są robione w Polsce. I jak będą te makarony kasztanowe też robione w Polsce, to będą tak samo tańsze no, niż sprowadzane z Austrii i z Niemiec. I to jest no, oczywiste. Ale pytanie było istotne, jak Hildegarda mogła mówić o czymś, czego sama nie widziała. Proszę państwa, mówiłam o tym na początku. Hildegarda miała wiedzę przedstawioną jej niejako wlaną przez Pana Boga. To były wizje. Ona nie opisywała tego, co zbadała. Ona opisywała to, co zostało jej przedstawiane w jej umyśle. Ona to widziała. To nie były wizje, że ona, nie wiem, traciła świadomość i się zawieszała w przestrzeni. Ona to po prostu miała tę wiedzę wlaną przez Pana Boga. To jest ten dar, dla którego ona została też ogłoszona doktorem Kościoła, czyli kimś dla nas dzisiaj do prowadzenia. I to jest, ona opisała, tak jak mówiłam o tej rybie żyjącej w głębinach oceanu, ona przecież nie sądzę, żeby pływała, a już na pewno nie na 10 kilometrów w oceanie. A opisała rozwój tej ryby. Ta ryba została odkryta w XX wieku. Nie widziała jej. Ona miała wizję. Ona spisała to, co niejako mówił jej Pan Bóg, a nie, że to była jej wiedza. Powiem teraz, proszę. To tam jest pani Iza, ona pani da informację całą. Tam jest tam, wszystko pani Iza da, tak. Dziękuję bardzo. Dobrej drogi. Proszę państwa, jeszcze raz, woda?
Co? Tak, więc Hildegarda mówiła o tym, że dobra jest dla nas czysta woda. I woda, która dzisiaj opisywała wiele zabiegów, które możemy robić, żeby leczyć organizm przy pomocy czystej wody. Między innymi bardzo prosty zabieg, który dobrze jest zastosować. Z rana po obudzeniu płuczemy usta zimną wodą. To sprawia, że mamy mocne zęby, zdrowe dziąsła. Leczy nawet nadwrażliwość zębów i dziąseł. Zimna woda, bo to jest cudowne stworzenie. Natomiast Hildegarda, jeżeli chodzi o picie wody, to nie zaleca picia zimnej wody, bo to wychładza organizm. I dlatego mówi o tym, że jeżeli pijemy wodę, to wodę letnią i wodę ciepłą. Czystą wodę. Ja Państwu powiem jeszcze o, jeżeli można, to wrócimy do pytań, ale powiem jeszcze o tych czterech napojach, o którym obiecałam, dopóki jeszcze mam siłę i nie straciłam głosu. Powiem o tych czterech napojach, bo warto, żebyście wychodząc stąd też o tym wiedzieli, bo to też można pomóc innym. Jest u Hildegardy napój, który jest podawany przy chorobach nowotworowych, przy ciężkich chorobach związanych z brakiem odporności, nawracających zapaleniach płuc, przy ciężkim schemizowaniu organizmu, na przykład po długim leczeniu chemią, czy chemią taką antynowotworową, czy chemią w sensie środków chemicznych, lekarstw chemicznych. To jest napój z rzęsy wodnej, niezwykły, niezwykle cenny napój hildegardowy. I on jest podawany w małych porcjach rano i wieczorem i leczy ciężkie przypadki chorób. Nawet dzieci, które często zapadają na zapalenia płuc, na zapalenia krtani, oskrzeli, leczone rzęsą wodną, zyskują po prostu właściwą odporność organizmu. Drugi niezwykle cenny napój, o którym chcę wam powiedzieć, to jest napój z piołunu. To się tak nazywa, napój z piołunu, Wermut Trank. Napój z piołunu jest napojem, o którym Hildegarda mówi, że jest jednym z niemal pierwszych napojów przy bardzo wielu schorzeniach. Niezwykle podnosi odporność organizmu i przede wszystkim oczyszcza. Oczyszcza z toksyn, oczyszcza wątrobę, a oczyszczona wątroba to jest zdrowy organizm. Oczyszcza organizm. Hildegarda każe pić napój z piołunu od maja do października. Przez te wszystkie miesiące. I też pisze, kto pije ten napój z piołunu, to później nie choruje. Napój z piołunu oczyszcza wątrobę, oczyszcza z toksyn, poprawia wzrok, poprawia wszystkie parametry organizmu. Napój z piołunu. Kolejny niezwykły napój to jest napój z języcznika. Języcznik to jest rodzaj paproci. Napój z języcznika jest szczególnie polecany paniom, ale również panowie, którzy mają problemy hormonalne, dostają napój z języcznika, zapisywany jest przez panią doktor. Napój z języcznika sprawia, że organizm uzyskuje właściwą równowagę hormonalną. Jeżeli mamy nadczynność czy niedoczynność, guzy tarczycy, wola tarczycowe, mamy zaburzenia związane z menopauzą, przed menopauzą, po menopauzie, w trakcie. Napój z języcznika wszystko to stabilizuje. Nie odczuwamy żadnych dolegliwości menopauzalnych i jednocześnie jest rewelacyjny przy różnych terapiach tarczycowych. I ostatni, który powiem, bo o każdym z nich można mówić godzinami, ale jeszcze jeden, o którym powiem, bo to jest taki napój, który leczy stwardnienie rozsiane. Również podawany jest przy Alzheimerze. Napój, który leczy stwardnienie rozsiane, napój, który jest podawany również przy Alzheimerze. Napój starniny, tak się nazywa. Szleje nasze, napój starniny. Napój starniny. Kuracja tym napojem starniny sprawia, że człowiek, który jest pozbawiony już zupełnie siły, wycieńczony stwardnieniem rozsianym, wraca do sił, wraca do chodzenia, do normalnego funkcjonowania. I ja to widziałam wśród swoich bliskich przyjaciół.
Mam przyjaciela tam zresztą, który mieszka niedaleko, który bardzo aktywny w latach 70. polityk, rodzina, małe dziecko. W 2001 roku stwierdzone stwardnienie rozsiane, on miał niecałe 40 lat. Trafił na wózek, od razu natychmiast taki spadek sił. Nie mógł już nic robić samodzielnie. Na dodatek jeszcze rozpadła mu się rodzina, żona zabrała dziecko, bo przecież taki ojciec, co on może dać synowi? Ten mój przyjaciel, jak się dowiedział o Hildegardzie i napoju z tarniny, to była pierwsza rzecz, którą zastosował. On po 2 miesiącach stosowania tej tarniny, ja go zobaczyłam na ulicy jadącego swoim samochodem, a nie prowadził go już 8 lat, bo poruszał się tylko wózkiem, nie był samodzielny. Druga historia, napój z tarniny, inna moja przyjaciółka, dziennikarka, matka trójki dzieci, niesłychanie zapracowana, 36 lat, nagle zaczęła się dusić, płuca. Wzięli ją do szpitala, to było przed świętami, lekarze nie wiedzą co, ona nie może oddychać, traci przytomność. Okazuje się, że to był atak stwardnienia rozsianego, zdiagnozowany jej stwardnienie rozsiane. Natychmiast zaczęła pić tarninę. Nie ma śladu, nie widać po niej. Normalnie funkcjonuje, pracuje. Jak było wcześniej. Tutaj przy stwardnieniu rozsianym i tym napoju jeszcze jest Bertram, czyli ten korzeń hildegardowy, który ja tutaj... Ta roślinka hildegardowa, niezwykle cenna, Bertram, podnosi sprawność układu nerwowego i daje siłę. Również przy boreliozie ten Bertram, proszę Państwa, daje niezwykłe wysiłki. Również ten Schleiernaschen, to jest nazwa niemiecka, napój z tarniny, razem z Bertramem jest niezwykłe efekty leczenia boreliozy. Naprawdę można o tym mówić dziesiątki godzin. Te napoje hildegardowe to są dokładnie receptury opisane przez nią 1000 lat temu i dzisiaj działają. Różnie można ją nazywać, napój z tarniny, to jest napój w książkach hildegardowych tego doktora Strechlowa jest opisane, z czego to jest dokładnie zrobione. To jest popiół tam z kory tarniny połączony z czymś tam i z winem. To jest po prostu jakaś naturalna chemia. To jest, łączy się jedno z drugim i trzecim i powstaje coś, co działa dzisiaj niezwykle. Proszę Państwa, moc... Ta viriditas, o której Hildegarda pisała, jakby zaklęta w roślinach, jest dużo silniejsza, dużo bardziej skuteczna niż sztuczna chemia. Sztuczna chemia to jest tylko naśladownictwo tego, co jest w naturze. A Hildegarda uczy nas, jak z natury pozyskiwać to, co jest nam do zdrowia i do życia potrzebne. Orkisz, Bertram, Galgant, dyptam niezwykły. Pamiętajcie o tym dyptamie, bo dzisiaj... Dyptam, czyli krzew mojżeszowy, czyli krzew gorejący. Dzisiaj te sprawy miażdżycowe mają już ludzie 20-letni. Więc to powinno być w naszej diecie po prostu od dzisiaj na zawsze. Mam do pytania, czy które z tych roślin przyprawowych w naszym klimacie też można wyhodować? Dyptam. Więc tak, z tych roślin hildegardowych bardzo wiele rośnie w naszym klimacie. Ja Państwu powiedziałam tylko o tych 4 takich, o takim abecadle. Dyptam na przykład rośnie u nas. Warto sobie posadzić w ogrodzie, w doniczce, dyptam rośnie. To jest bardzo piękna roślinka. Tutaj gdzieś mamy ten dyptam jeszcze... O tutaj, zobaczcie Państwo, to tutaj jest dyptam w rogu. To są takie duże kępy, to rośnie u nas. Ale u Hildegardy jest też dużo innych roślin, które rosną u nas. Mięta polej, to jest taka szczególna mięta, ale jakie tu są jeszcze z tych? Macierzanka rośnie u nas, szałwia lekarska, a macierzanka jest odżywką dla mózgu. No tylko Bertram, u nas ta cudowna roślina u nas nie rośnie, ona w Maroko, to jest jej właściwe, Afryka, to jest jej miejsce, w którym ona się naturalnie rozwija. Były próby hodowania przez Niemców Bertramu, ale on nie udawał się, nie ma też tej właściwej siły, czyli tych wszystkich aktywnych, czynnych składników, które roślina powinna posiadać, więc te rośliny, one mają swoje pochodzenie. Galgant akurat jest rośliną, która rośnie w Chinach, to jest roślina imbirowata,
dlatego on się nazywa galgant chiński, tak samo jak imbir i on też nie uda się u nas niestety. Natomiast dyptam można, ale no, dyptam jest gorzką. Jest gorzki bardzo, jest gorzką rośliną i dyptam, no, u Hildegardy jest taki specjalny sposób podawania dyptamu w postaci proszku, że można w jakiejś wodzie z miodem albo można na kanapkę, oczywiście chleba orkiszowego, bo inne, o innym nie mówimy. To są naprawdę terapie. Jeżeli państwo będziecie zainteresowani, żeby się dowiedzieć czegoś więcej, to tak jak mówię, no czasami te wykłady mamy. Ja tutaj, no to raz w roku robimy takie spotkanie Hildegardy, bo jest na to czas. Natomiast w Karczówce te wykłady mamy, tam co drugi miesiąc prawie są te posty hildegardowe, te tygodnie na Karczówce. A w Józefowie można się spotkać z panią doktor Małgosią Stępińską, która jest takim lekarzem hildegardowym, najbardziej praktykującym Hildegardę w Polsce, bo do Niemiec jeździła taka grupa lekarzy, ale no, jeżeli chodzi o tę praktykę hildegardową, no to później no, trzeba ją mieć, trzeba ją pogłębiać, te doświadczenia, żeby rzeczywiście było skuteczne to hildegardowe leczenie, bo to jest patrzenie na całego człowieka. A pani doktor przyjmuje, ma tam swoje soboty, w których przyjmuje właśnie w Józefowie w centrum, ewentualnie też u siebie, ale to już kontakty tam są na ulotkach, informacjach o centrum, tak? Jeszcze raz? Koło cały pobyt taki tygodniowy tam na Karczówce to jest koło 1000 zł, ale ponieważ tym się zajmuje Karczówka i tam już pallotyni, więc no to już tam można zadzwonić i zapytać, bo ja takiej dokładnej wiedzy nie mam, ale wiem, że to koło 1000 zł i tam też jest oczywiście cały czas pani doktor, to jest też taka nieustająca wizyta, no bo tam jest też, odbywają się te wizyty lekarskie i to jest też takim, to jest klasztor, którego rektor postanowił, że to będzie i dla ducha, i dla ciała. Dlatego tam jest strefa również dla ciała. Tam są również sauny, możliwość masaży w podziemiach klasztoru. No to jest w ogóle przepiękne miejsce. A poza tym są tam też zakopane skarby. To są Kielce, to jest na pograniczu Kielc, ale to już jest góra. No to jest klasztor wysoko na górze, Karczówka to jest góra. Wszystkie napoje hildegardowe są z winem. Wino wytrawne. Hildegarda opisywała przepisy hildegardowe to są rośliny połączone z winem i bardzo często również z miodem. I one tam muszą być specjalnie, jakieś pranalewki. No to specjalny jest sposób robienia tego, ale to są rośliny i nośnikiem tych wartości jest wino. Ale to jest gotowane. I to jest gotowane konkretny czas, 10 minut, 15, więc alkoholu tam jest w tym niewiele, dlatego też no, spokojnie mogą być podawane dzieciom. To są nalewki, ale są lecznicze, chociaż no, ja mam takich przyjaciół, takich znajomych, którzy jak centrum powstało, to dobyły takie przypadki, że ktoś przychodzi jednego wieczoru, bierze nalewkę z języcznika, przychodzi następnego, bierze nalewkę z rzęsy wodnej. No i pan Maciej, który tam wtedy prowadził centrum, to pyta, co tak państwo chorzy, tacy jesteście? Oni mówią, nie, my tak do kolacji wypijamy, bo to smaczne jest, bo one są smaczne, ale to jest lekarstwo, nie? Tego się nie wypija do kolacji. Jest konkretne dawkowanie każdego z tych leków. Są leki, słuchajcie, jest cudowna seleria, która oczyszcza stawy i wyprowadza z tego reumatoidalnego zapalenia stawów. Jest ta przewłoga, która naprawdę no, wyprowadza z bardzo ciężkich chorób organizm, nawet latami leczący sterydami. To naprawdę jest niezwykła medycyna. A jeszcze jak się pomyśli o tym, że to ma 1000 lat, no to... Naprawdę cudownie jest odkrywać te hildegardowe przepisy. Przepraszam? Nie mam pojęcia. Hildegarda chyba nie za, ale się nie pisała. Imbir jest dobry, tak jak, tylko że no nie ma takich właściwości jak galgant, ale jak najbardziej jest dobry. I trucizny to jest to, co ja wam pokazałam. Trucizny to jest pszenica i wieprzowina. Odstawiamy wieprzowinę. Jemy wołowinę, drobie, inne, byle nie te sztuczne wszystkie, ale nie jemy wieprzowiny i nie jemy pszenicy. To są takie podstawy. Pszenica i wieprzowina. Wystawiamy z domu pszenicę, wstawiamy sobie worek orkiszu i mamy spokój. Napój z języcznika, to się tak nazywa.
napój z języcznik. Z języcznika. To jest taki rodzaj paproci. Napój z języcznika. Tak to nazwała Hildegarda, tak się nazywa cały czas. Niezmieniona nazwa, tylko różnie to się nazywa w różnych językach. Znaczy właściwie Niemcy, no bo to Niemcy i Austriacy robią. Jakby ktoś z Państwa chciał produkować nalewki, to ja bardzo proszę, proszę się do mnie zgłosić. Podam przepisy. Jakby ktoś z Państwa chciał produkować nalewki, miał taką firmę, która może robić te nalewki hildegardowe, to jest moje marzenie. Bo marzenia się spełniają, więc trzeba marzyć. Bardzo do tego zawsze namawiam. Ja marzyłam o tym, żeby te hildegardowe rośliny zaczęły być, te podstawowe zioła zaczęły być robione w Polsce i Pallotyni znaleźli takiego człowieka, który je zaczął w Polsce robić. Ale to musi być robione uczciwie. To jest robione z laboratorium, z konkretnym doktorem biochemikiem, który bada sprowadzane z Afryki, Hiszpanii rośliny, którzy mielą to na miejscu. Tam nie ma domieszek i oszustw, bo inne nas nie interesują. Nie? To nas nie interesuje. My chcemy tego, co prawdziwe. I tego nas uczy Hildegarda. Także jakby ktoś chciał produkować nalewki, wszystkie przepisy mam. Można. Nie. Nie. Wrotycz jest rośliną, która jest bardzo cenna przy różnych hormonalnych problemach i używamy wrotyczu. Zastosowanie wrotyczu też jest opisywane w książkach. Jest taka książka Medycyna Świętej Hildegardy od A do Z albo Medycyna, żywność, która leczy. I tam są te konkretne opisane rośliny i ich działanie, bo nie, to jest, wrotycz ma bardzo dobre przy różnych zaburzeniach hormonalnych działanie. To są książki wydawnictwa Esprit i one są, to jest krakowskie wydawnictwo, więc należy pytać w księgarniach po prostu. Albo przejechać się do Józefowa, do Michalina. Prosto się wysiada z kolejki i wchodzi do centrum. Wysiada, stacja Michalin. Michalin i Józefów, to jest wszystko Józefów, ale są dwie stacje w Józefowie, bo to jest jedna miejscowość, ale ma dwie stacje i na wysokości PKP Michalin właśnie jest to centrum. Maleńkie miejsce, ale hildegardowy świat. Natomiast jeszcze powinnam powiedzieć, a nie ukrywać, jednej rzeczy. Jest taka roślinka fiołeczek. Nie. Nie alpejski, nie trójbarwny. Fiołeczek ogrodowy, takie te maleńkie fiołeczki. Maleńkie fiołeczki, co rosną gdzieś pod płotem, na nasypach kolejowych, w ogrodach. Ten fiołek to jest roślina u Hildegardy, tak podstawowa jak orkisz, jak Bertram i Galgant. Tylko, że ona nie jest hormonem kuchni. Fiołeczek w postaci kremu leczy guzy nowotworowe. I to jest historia, którą ja widziałam, ponieważ oczywiście brałam udział, kiedy otwierano Centrum Świętej Hildegardy, właśnie to pod Warszawą. I była tam rodzina z małym chłopcem, Benedyktem, którą ja dobrze znam. Chłopiec miał guza na rączce. Guz w tym tygodniu po otwarciu, w drugim tygodniu października, miał być wycinany. Wiadomo, szpital, chirurdzy. Ojciec tego chłopczyka, chłopczyk miał 4 latka, wertował książki hildegardowe, bo chciał znaleźć coś na taki guz na rączce. Nie było to jeszcze zbadane, czy to jest, bo rodzice nie chcieli, żeby były wycinki brane, więc znalazł w książce, co leczy guzy. Krem fiołkowy, krem z fiołka. Hildegarda napisała, że guzy i różne zmiany na skórze, guzy nowotworowe leczy krem z fiołka, wyciąg z fiołka tego maleńkiego fiołeczka i połączony z tłuszczem kozła, czyli kozi tłuszcz i ten wyciąg z fiołeczka połączony w atmosferze, w cieple i tak dalej. Ten młody człowiek, ojciec tego chłopca, Benedykta, zakupił krem fiołkowy. Krem fiołkowy jest drogim kremem, bo wyciąg z tych fiołeczków tłumaczyła mi taka staruszka już pani, która ma teraz już prawie 80 lat, uczennica profesora Herzke, jak to się uzyskuje ten wyciąg z fiołków. Ile to ton musi być tego fiołka, żeby uzyskać kilka litrów tego wyciągu, który potem się łączy z tym kozim tłuszczem. Ten oto ojciec Benka kupił ten fiołek, krem z fiołka. No i następnego, to była niedziela, następnego dnia Benek idzie do przedszkola razem ze swoim starszym rodzeństwem.
Mama mówi, Benek rączka, smaruje tego guza na rączce i posmarowała również wieczorem przed spaniem. Drugiego dnia, wtorek, no znowu śpieszą się do wyjścia, Benek rączka, Benek daje, smaruje, wieczorem tak samo. Trzeci dzień, środa, mama woła, Benek rączka, Benek daje rączkę. Mama mówi, nie ta, tylko ta z guzem, a Benek mówi, ale to jest ta. Nie było tego guza. Od niedzieli do środy. Guza nie było, nie było operacji, nie było powrotu do tego guza. Moja przyjaciółka, która miała problemy nowotworowe, miała guz piersi. Dużo można mówić, to był bardzo wczesny stadium, wykryto, ponieważ jest moją przyjaciółką, więc słyszała o Hildegardzie setki razy, nie myślała tylko, że będzie musiała sama na sobie to próbować. Pierwsza rzecz, którą zrobiła, krem z fiołka i dieta. W tym momencie stwierdziła, że może jednak coś jest w tym orkiszu, bo jest tam ten rodanit. Przeszła na dietę orkiszową, smarowała ten guz fiołkiem. Nie było w ogóle, guz znikł. Zagrożenia nowotworowego, czerwony dzwonek się wyłączył. Ja widziałam to w tylu przypadkach, że mogłam opowiadać godzinami. Tak jak mówię, no pewnie to opiszę w książce, bo to jest coś, co ja widzę wśród osób mi bliskich, a są jeszcze dziesiątki tak zwanych świadectw, opowieści, historii ludzi, którzy dzwonią i mówią, którzy piszą, wysyłają maile, po tym, jak wracają do zdrowia przy ciężkich chorobach, takich jak nowotwory. Krem z fiołka jest niezwykle, ten fiołeczek ma niezwykłą moc. I u Hildegardy jest właśnie krem z fiołka, jest też olejek z tego fiołeczka, czyli oliwa z oliwek łączona z tym koncentratem, ona jest wtedy tańsza. I tym olejkiem Hildegarda każe smarować oczy. I on poprawia widzenie, poprawia wzrok. I no, naprawdę to są cudowna siła w tych roślinkach zawarta, o której no, my byśmy nie wiedzieli, gdyby to nie było tak, że kiedyś nam została dana ta Hildegarda i że ja na nią trafiłam i że na nią trafia bardzo wiele osób. I muszę też powiedzieć, że Hildegarda mówi o tym, że nie ma chorób nieuleczalnych. Nieuleczalny jest tylko, może być człowiek. Jeżeli człowiek nie chce wyzdrowieć, jeżeli człowiek nie zmieni swojego postępowania, no to na nic mu też Hildegarda. Jeden z takich przykładów, które zresztą usłyszałam od pani z Legnicy, pani Alfredy, kiedy przychodziła do niej kobieta chora na nowotwór i przyszła do niej, jak już była w takim stadium, że to było już rozsiane i tak dalej. No i pani Alfreda jej powiedziała, proszę rzęsę wodną, proszę przejść na dietę orkiszową, proszę używać dużo bertramu, odstawić trucizny, wyrzucić pszenicę i wyrzucić wieprzowinę. To jest pierwsza rzecz. Po miesiącu ta kobieta przyszła i nie było widać żadnej poprawy u niej. Było jeszcze gorzej. Mąż ją przywiózł, ona się czuła fatalnie. No i teraz pani Alfreda pyta, no proszę powiedzieć, jak pani dzień wygląda? Bo taka wizyta u Hildegardowego, pani Walkowska nie jest lekarzem, ale wizyta u Hildegardowego lekarza to wygląda 40 minut. To nie jest tak, że 10 minut i wychodzi następne. To nie tak wygląda ta medycyna i to leczenie. No więc się pyta, a co pani jadła rano, a co pani robiła, a co pani... I nagle się okazało, że ta nieszczęsna kobieta, ciężko chora na nowotwór, ona... powiedziała, że oni mieli w lodówce pół świni. No i ona nie mogła tego wyrzucić. Ona przecież, no najpierw postanowili, że zjedzą tą świnię, a ona potem się weźmie. No i ta świnia sprawiła, że ta kobieta zmarła, bo już organizm był tak słaby, że już nie było mowy o tym, żeby ją dalej leczyć. Nie? Lepiej było zakopać tą świnię, niż się z nią męczyć. Tak? Ludzie naprawdę no nie wiadomo dlaczego chcą oszczędzać akurat na własnym organizmie, tak? Szkodząc sobie. Słucham? No więc już powiem, są na świecie trzy firmy, które robią te rzeczy hildegardowe. Dwie są w Austrii, jedna w Niemczech.
W Austrii zaczęły to robić siostry z Bingen. Firma Jura, drogie są te rzeczy, znaczy w Niemczech zaczęły to robić siostry z Bingen, czyli z okolic Hildegardy. To jest wszystko drogie, no wiadomo, musi być drogie, jak jest droga produkcja. W Austrii są dwie firmy. Jedna to jest pana Poscha, druga pani Marii Adam, która jest uczennicą tego świętej pamięci doktora Herzka. I pan Posch, który stworzył taką firmę robiącą i pani Maria z drugą w Austrii, no robią te rzeczy hildegardowe według jej przepisów, ale pan Posch wprowadził, i to jest takie marketingowe, krem intensywny i nieintensywny. U Hildegardy nie ma nic takiego. U Hildegardy jest jeden krem fiołkowy i nie ma tego, że jest intensywny i mniej intensywny. To jest tylko taka działalność marketingowa jednej z tych firm, tej austriackiej Poscha, no żeby on był trochę tańszy. No, tam jest może mniej tej zawartości fiołka, on jest taki do smarowania twarzy, ale prawdziwy krem fiołkowy przepis jest jeden i zawartość fiołka i koziego tłuszczu jest jedna. Więc w związku z tym jest jeden krem i ten prawdziwy to jest ten, co u Poscha nazywa się intensywny. Natomiast pani Maria Adam, która też ma taką firmę Natur Produkty austriacką, od której z kolei w centrum są sprowadzane te produkty również, ale no, od Poscha też, no, to się brane są z tych firm, które mają, bo to nie jest też tak, że to cały czas jest. To się kończy, to te rośliny muszą urosnąć. No to wszystko tak samo jest z prawdziwym orkiszem. On się może skończyć w pewnym momencie i trzeba poczekać, aż urośnie i będzie zrobiona świeża mąka. Więc nie ma dwóch rodzajów, jeżeli chodzi o ten leczniczy krem. U Poscha to będzie ten intensywny, ale u Marii jest tylko jeden krem fiołkowy. Więc ten tak zwany kosmetyczny, ten nieintensywny nie ma tego działania albo ma jakieś tam bardzo minimalne. Krem fiołkowy też jest rewelacyjny na blizny. Kremem fiołkowym smaruje się blizny po wycięciu nowotworów na przykład, ale też blizny zwykłe po zdarciu kolana na rowerze czy rozcięciu sobie jakimś poważnym skóry. Krem fiołkowy, smarujemy tą bliznę i ona po prostu... W wielu przypadkach, jeżeli to nie jest głębokie cięcie, to ona po prostu znika. Nawet blizna stara, zadawniona, którą mamy od kilku lat, jak ją zasmarujemy tym kremem fiołkowym, ona się leczy. Różne zmiany skórne no można leczyć tym kremem fiołkowym, ale jego najcenniejsze, takie silne działanie to jest przy tych różnych chorobach nowotworowych i przy bliznach nowotworowych. I on, jeżeli posmarujemy na przykład bliznę po wycięciu nowotworu, otwora wokół, to on się nie rozsiewa, ten nowotwór. Takie ma działanie krem fiołkowy. Także, no, ale oczywiście kupują sobie go też osoby, które stosują go jako kosmetyk na smarowanie twarzy, no bo kosmetyki też są różne i są dużo droższe niż krem fiołkowy. Nie? Więc, no, ale silne jest działanie lecznicze tego kremu nawet przy różnych krwiakach wewnętrznych. I tutaj też ja, też inna moja przyjaciółka, która miała zagrożoną ciążę, bo się zrobił krwiak pod tym łożyskiem, w którym siedzi dziecko. Ona smarowała pod brzusze tym kremem, ten krwiak znikł i nie było tego zagrożenia. Więc no, niezwykłe ma działanie ten fiołek u Hildegardy. To jest bardzo mocne działanie lecznicze takiego niepozornego, takiej niepozornej roślinki. Ale no tutaj, tak jak mówię, tu powstaje jakieś coś nowego, bo połączenie tego fiołeczka z tym tłuszczem kozim, to są dwie substancje. To chemik by nam powiedział może, no, co tam się może dziać. Coś powstaje, co ma silne działanie lecznicze. No więc jakby hildegardowcy my stosujemy oliwę. Hildegarda nie opisuje, że oliwa z oliwek jest bardzo cenna. Ona tak nie pisze. Ona za najcenniejszy uważa olej z nasion słonecznika, czyli słonecznikowy, nie? No, ale taki prawdziwy, no, tłoczony na zimno i tak dalej. I o tym tłuszczu, to jest coś, o czym Hildegarda mówi i co opisuje, ale my używamy oliwy z oliwek, używamy masło. Na przykład jeszcze jedno muszę wam powiedzieć, że mleko krowy jest dla cieląt, pisała Hildegarda. Mleko krowy jest dla cieląt.
nie dla ludzi. No tak jest stworzony świat, że krowa ma mleko dla swojego cielęcia i dlatego dla ludzi ono nie jest dobre. Przekwaszone w postaci jogurtów, czy sera białego, czy masła, oczywiście używamy, ale samo mleko zaśluzowuje organizm. Ludzie, którzy piją dużo surowego mleka, mają często kaszel, nie wiadomo skąd ten kaszel, a to jest po prostu śluz. Mleko wytwarza śluz w naszym organizmie. Już przekwaszone jest lepsze, łatwiej się trawi i tak dalej, więc no, niezwykle cenne są te wszystkie nauki świętej Hildegardy i można by mówić o tym i mówić, ale proszę Państwa, będziemy już powoli kończyć, chyba że jeszcze są jakieś pytania, na które ja potrafię odpowiedzieć. Ja zapraszam do centrum, może na stronę, bo tam jest też jakieś czasami są teksty, artykuły. Zapraszam na posty, do Pallotynów, do Karczówki, miejsce piękne i można sobie tam czas bardzo dobrze spędzić. No i też książki, no własne poszukiwania, bo te książki Strechlowa są bardzo dobre i tam jest dość szczegółowo opisana ta wiedza hildegardowa, a my ciągle do tych książek wracamy, ciągle posiłkujemy się doświadczeniami lekarzy niemieckich, bo oni mają ich bardzo wiele, ale muszę powiedzieć, że już u nas w Polsce naprawdę jest wielka skarbnica tej wiedzy hildegardowej, bo bardzo wiele osób wróciło do zdrowia, zupełnie inaczej żyje, to jest inna jakość życia. Orkisz też jest rewelacyjny w takim przeciwstarzeniowym działaniu i ta przeciwstarzeniowa medycyna też go dzisiaj odkrywa, więc wyrzucamy pszenicę, żywimy się orkiszem, a przede wszystkim idziemy tropem świętej Hildegardy, która ma nas prowadzić jako doktor kościoła. Dziękuję bardzo.